Cześć, ja jestem Rok, to jest mój kolega Nitro. Witam. A to jest nasz szósty odcinek z gry FIFA 13 z kariery. A więc oczywiście kontynuuj karierę. Dzisiaj sobie zaczniemy ligę BBVA. Szczęśliwa liga. Tak, i będziemy, już punkty będą się zaliczać właśnie. Jak na razie nie przegraliśmy jeszcze żadnego meczu. Miejmy nadzieję, że tak dalej będzie. No trzeba pamiętać, że blisko było naprawdę z Realem. 1-0 tylko w ostatnich minutach. Pierwszy mecz z Realem. Na pierwszy, tak. W tej chwili się wczytuje, ale już mamy. I mamy tak, Ligę BBVA 19 sierpnia, nie wiem z jakim zespołem, bo ja tam po tym po logach nieraz poznaję. Poczekamy sobie do 19. Albo wrócimy za chwilę. A więc jesteśmy po krótkiej przerwie. Właśnie widzimy, że będziemy grać mecz. Zagramy sobie z Realem, z Sociedadem. A czy jak jakoś to tak. Właśnie dostaliśmy wiadomość od fizjoterapeuty, że wrócił zawodnik, pewnie ten kontuzjowany. Łapka Co trzy Brejdas. tygodnie miał? Nie wiem, jakoś tak. Nie mam, dwóch czy miesiąca? Nie wiem. Też nie pamiętam niestety. Jesteśmy gospodarzami, bierzemy koszulki domowe, oni wyjazdowe. No i gramy. Liga BBVA 18. Barcelona, stąd zmienić jakieś ostatnie? Nie. Ale Jeden to grali oni z innym. Dobra, zadanie wypełniamy. Ubijesz rekord? No, zobaczymy. Więc. Aj, teraz za mocno. Jeszcze 4 próby. Razem mamy 8000. Blisko było. Tak. No znowu. Jeszcze 2 próby. No nie, no znowu. I ostatnia. Udało się, mamy 12 tysięcy, pobiliśmy rekord. Było 5 tysięcy, jest 12, ale do 15 braku 3 tysiące, a my zaczynamy grę. A więc gramy. Piękna pogoda. Miejmy nadzieję, jestem, że nie przegramy. Jestem. Sergi Roberto, szał i nie ma. Sorry, że nie podałem, zagrałem trochę jak samolub. No co, będziesz. I tu był rzut wolny. Olej. Sergi Roberto. Busquets. Busquets. Szał. I niecelny. Niestety. No, dopiero 7 minuta spotkania. Tak. Jeszcze czas. Za bardzo sobie wsunąłeś, ale udało mi się to. Messi, Busquets, oj, oj, mało braku. Miejmy nadzieję, że tą ligę dobrze rozpoczniemy. Pierwszy mecz w naszej lidze. Musisz się obrócić, jak
podajesz, bo to tak niedokładnie podadzą. Dziwiłem się, ale niestety to przeciął. Sergi, Roberto, szał. Roberto i obok słupka. Mogłem jeszcze iść, ale... Ja musiałem bardziej podawać, bo już troszeczkę na sobie idzie. No głośniej, bo na ostatnim nagraniu nie było cię dobrze słychać. Dobrze. Mikrofon ustawiony na maksa. Nie wiem, tam chyba tak. Oj, żeby nie było bramki teraz. Trzeba skosić nawet dla karnego i niestety straciliśmy bramkę. Jest w drugiej minucie. Czabi Prieto. Mam nadzieję, że to szybko odrobimy. W ogóle zawodnicy nie lecą, nie ma się kto wystawiać, ale ja tu wyszłem. Co użyłem? Messi. Stąd Messi pory. Za lekki strzał. Sorry. Trzeba wracać. Trzeba wracać, bo będzie dwa. Trzeba wracać. Z tą górą. Teraz Messi, czy będzie bramka? Jestem u góry. I tak jest. Mamy bramkę wyrównującą. Leo Messi, jest ta minuta. A więc FC Barcelona, Real Sociedad 1-1. Wychodzę tam. Messi, czy będzie druga bramka? Oj, mało brakło. Będziesz już rzucał. Sanchez i potężna bomba. Ale niestety wybronił. Trzeba mu to odebrać, ale będzie rzut wolny. Drobinę spalowałeś. Trzeba mu to odebrać. Messi przekombinował. Dał się to teraz uskać. Z tym dołem. Iniesta. Szał. Iniesta. I nie ma obok. Za mocno. Obok słupka niestety. Kończy się nam pierwsza połowa. Wysunię. Messi. I mało brakło i by była bramka. Teraz ja będę wrzucał. Po raz pierwszy. Tamtego wyłuskać. Wychodzę tam. Idź pole. Wyszłem właśnie. Odrobinę za mocno. Poczekaj, tutaj się z nim wchodziłem. I mamy koniec połowy. A więc jest 1-1, a zaraz zaczynamy drugą. I mamy też na innych stadionach Rayo Vallecano z Granadą CF 2-2 remisuje, RC Deportivo z Osasuną 3-1 wygrywa. A więc my zaczynamy drugą połowę. I miejmy nadzieję, że to wygramy. No, miejmy nadzieję, że będzie lepiej niż w drugiej połowie. Chodzę tam teraz. Messi i mamy 2-1, tak jest, druga bramka tego zawodnika. Pierwsza akcja, nie pierwszy gol. Wygrywamy 2-1.
Dało się to na chwilę uspokoić, ale nie na długo. Nie na długo, czy będzie remis? Nie będzie. Będzie rzut rożny dla przeciwników. Teraz Sergi Roberto. Sergi Roberto ma wolne pole. Tam jest skryty jeden. Sergi Roberto. Sergi Roberto będzie dobitka i tak jest. Mamy 3-1. Sanchez. 68 minuta. Teraz musimy pilnować bramki, abyśmy nie stracili. Oj, 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 dobrze, że się wrócił. Ale nie na długo się wrócił. I Piqué teraz. Jestem na górze. Piqué ma wolne pole jak Sergi Roberto, ale czy będzie tym razem też bramka? Piqué na wykończeniu. Ale złapał. Mogłem podać, ale byłby spalony. Piqué. Kolej. Busquets. Messi i bronił będzie to. Rzut rożny. Teraz chyba będzie jakaś zmiana. Tak jest. A ty wrzucasz. Za mocno. Teraz widzimy statystyki obronionych szałów. Brawo miał 7, za to Waldy 0. Ale oni w ogóle chyba nie mieli takich już akcji dużo. Dało się to teraz Xavi. Góra, góra. Xavi ma wolne pole, czy będzie bramka? Xavi! I niecelny strzał. Siedemdziesiąta trzecia minuta. Teraz błąd, ale będzie spalony. Oj, żeby teraz nie było bramki. Żeby tylko teraz nie było bramki. Koś go ile wlezie i niestety jest 3-2. Jeszcze mogłem to wygrać. Musiałem jeszcze się pilnować. Zremisować najwyżej, bo wątpię, żeby dwie bramki jeszcze strzelili. To jest piłka nożna, tutaj może się wiele rzeczy zdarzyć. No tak, może być karny, może być wszystko. Jezu, takie błędy. Teraz dobrze, że tutaj bym błąd, ale żeby tutaj nie było coś. Co tutaj, bo... No, jak tutaj był spalony, to ja naprawdę... Jak... A no był, był. Był spalony. Wybijcie to jak najszybciej! Nie staj, nie staj, nie staj, nie staj, nie sta teraz. Nie sta sprintem. Nie sta. Nie sta, czy będzie gol? I mamy w samo okienko! Tak jest, 86 minuta i nie sta. No to już sami raczej nie wygrają. Nie wygrają, jest 4-2. Może naprawdę już 0 znaczy z karnego. Aj, chyba nie strzelam. Chyba nie będzie aż dwóch karnych. Będziemy już tak faulować. No akcję już tutaj jedną mieli. Było naprawdę blisko. Dało się to teraz wyjeżdżać. Messi teraz. Messi teraz w natarciu. Messi teraz. Ale znowu się nie udało, bo...
wyszedł za bramkę. A więc koniec mamy meczu. Koniec meczu. Jest 4-2 wygrana, a więc Ligę BBVA. Dobrze zaczęliśmy. Tutaj jeszcze statystyki. No i dalej. Mamy inne mecze. Rayo Vallecano zremisowało, tak jak było z Granadą CF 2-2. A Deportivo też tak jak było z Osasuną 3-1 wygrało. Tutaj chwilę się będzie wczytywać. Rok świetnie zaczyna w nowym klubie, okej. Okay. Roberto w niepewnej sytuacji, okej. Okay. A więc widzimy, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Mamy 3 punkty. Messi jest na 5, Iniesta na 6, jeśli chodzi o król strzelców. Następny mecz będzie z Osasuną 27 sierpnia. A więc zapraszamy do kolejnego odcinka, bo też będzie ciekawy. I oczywiście nie zapomnijcie o komentowaniu, subskrybowaniu, lajkowaniu i o naszym fanpage'u na Facebooku. Jeśli zalajkujecie, będziecie informowani na bieżąco. Jeśli zasubskrybujecie, też będziecie informowani na bieżąco. A więc my się z Wami żegnamy. Cześć. Do zobaczenia.